Witam w kolejnym odcinku Gurgo Recenzji. W tym odcinku po raz trzeci z Gurgo recenzujemy niezwiązane ze sobą produkty. Pierwszym z Gurgo recenzowanym produktem będą klocki firmy Sluban, Land Forces. Tak, kosztowało to tylko 2,20. Tak, zabierzmy się zatem za budowanie. Tak, skończyłem. Były wszystkie potrzebne części. Tak, były też trzy niepotrzebne części, których no, nie było gdzie użyć. Tak, jakoś nie jest taka zła jak za 2,20. Następny produkt. Kolejnym z Gurgo recenzowanym produktem będzie ta szminka do twarzy. Że się maruje całą twarz. Nie do ust, tylko do twarzy. Ta dziewczynka się cieszy, ta japoneczka. Że ma serduszko narysowane na tym, na policzku. Ja sobie też coś namaluję na twarzy. Trzeba kilka razy przyjechać, żeby coś było widać. Piękna twarz, kolorowa. Trzeba ją zmyć przy użyciu tego superowego kremu do zmywania twarzy. A właściwie to jest do malowania twarzy. Jeszcze w kolorach. Taką konsystencję ma ten krem. Smarujemy twarz. Pachnie jak ciasto, jak gotowanie mniej więcej. A tak wygląda twarz, jak się posmaruje ją całą. No, jest kolorowa i radosna. Zabierzmy się za następne produkty. Kolejnym z Gurgo recenzowanym produktem będą diabełki. Rzucimy zatem kilka na podłogę. Wow. Rattlesnake Egg. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, no, żeby to miało sens. No, w każdym razie to są takie magnesy w kształcie kulek i fajny dźwięk mają wydawać, kiedy się je zderzy. Posłuchajcie tego pięknego dźwięku. Wow. Kolejnym z Gurgo recenzowanym produktem będzie zakładka za ucho, która wydaje dźwięk i budzi kierowcę, kiedy ma zasypiać. Jedna rzecz mnie w tym zaniepokoiła. Producent pisze, że można to stosować, jak się jedzie po pijanemu. Czyli proponują ludziom, jedźcie po pijanemu, bo patrzcie, macie ten produkt, obudzicie się, nie przyjedziecie czyjegoś dziecka. Tak, założymy za ucho, jak się to sprawdzi? Czy jest rzeczywiście takie pobudzające? Tak, na koniec pokażę wam Noise Maker. To założenie ma generować hałas, jak się to będzie wyciągało. To jest taki iglu, taka żelka, gadaretka. Och, takie coś. I czy to będzie robiło jakiś hałas? Zabawa tym polega na tym, że się to wyjmuje i wsada z powrotem i wydaje wtedy takie dziwne dźwięki. Podobne do puszczania wody. Wow! Ale śmieszne! Na tym chciałbym zakończyć tą Gurgo recenzję. Do widzenia! Och.